Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy Medjugorje zostało właśnie uznane przez papieża? Zapraszam. To jest oczywiście kolejny odcinek naszych pytań i odpowiedzi. Logo podświetlone jest na kolor czerwony ze względu na to, że nagrywam to w dzień świętego Linusa, papieża i męczennika. Święty Linus to bardzo ciekawy święty, dlatego że jest to pierwszy następca świętego Piotra na tym tronie papieskim, na stanowisku, jeśli można tak powiedzieć, świętego Piotra. Dlaczego jest to ważne? Jest to jeden z tych świętych, który tak w sposób szczególny pokazuje tą ciągłość Kościoła pomiędzy tym Kościołem apostolskim, a później Kościołem antycznym, średniowiecznym, aż do Kościoła współczesnego. Oczywiście ta ciągłość nie oznacza, że Kościół zawsze robił wszystko dokładnie tak, jak trzeba, tak jak dzisiaj, gdy ulega herezji modernizmu. Natomiast co do zasady, ta ciągłość oczywiście jest ciągłość sukcesu apostolskiej i ta ciągłość jest, tak można powiedzieć, naocznie zilustrowana właśnie tymi następcami, następującymi po sobie, którzy zostają wybrani na tron papieski, czy też w ogóle przez to następstwo sukcesji apostolskiej, czyli ciągłości nałożenia rąk. Święty Linus jako papież też trochę nam pasuje do dzisiejszego tematu, a temat ten myślę, że będzie bardzo ciekawy. Otóż Rzym postanowił uznać objawienia w Medjugorje. Czy aby na pewno? No, w zasadzie wystarczy przeczytać teksty, fragmenty tekstu i wszystko stanie się jasne. Otóż dokument zatytułowany Królowa Pokoju, nota na temat doświadczenia duchowego związanego z Medjugorje. Wnioski wyczytamy na początku. Wyrażone w niniejszej nocie są osadzone w kontekście aktualnych norm postępowania w rozeznawaniu domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych. Jest to dokument z 17 maja roku 2024. Dalej w skrócie normy. W związku z tym perspektywa analityczna jest zupełnie inna od stosowanej we wcześniejszych badaniach. I tu już na wstępie tego dokumentu widzimy, że najwyraźniej coś się drastycznie się zmieniło, skoro sam dokument uważa za słuszne, żeby w pierwszym akapicie zauważyć, że ta analiza jest zupełnie inna niż była do tej pory. Dlatego warto sobie spojrzeć wcześniej na te normy, które zostały użyte przy ocenie, jakie one są i przede wszystkim co one same o sobie mówią, bo to okaże się tutaj absolutnie kluczowe. Normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych. To jest ten dokument z 17 maja bieżącego roku. Jest tak wiele życia i piękna, zaczyna się ten dokument, które Pan zasiewa poza naszymi schematami myślowymi i procedurami. To mógłby chyba papież Franciszek osobiście podyktować, a jeśli nie osobiście podyktował, to jakiś z jego takich bliskich współpracowników musiał to tak właśnie sformułować, żeby to tak idealnie się wpisało w ten współczesny nurt teologiczny i sposób wypowiadania się też papieża Franciszka. Jest tak wiele życia i piękna, które Pan zasiewa poza naszymi schematami myślowymi i procedurami. Co do zasady prawda, natomiast umieszczenie tego w kontekście norm do oceny zjawisk potencjalnie nadprzyrodzonych jest trochę dziwnym zaczęciem, ale spokojnie. Zobaczymy, co jest dalej. Z tego powodu normy postępowania, które obecnie przedstawiamy, nie mają być kontrolą, czyli czym? No zaraz się dowiemy. Nie mają być kontrolą, a tym bardziej próbą zgaszenia ducha. A, o nie, to nie wiadomo, bo wiadomo, po Soborze Watykańskim II to Kościół wszystko inne robi, tylko nie gasi ducha. Tylko, dobrze, możemy komentarz za chwilę. W najbardziej pozytywnych przypadkach wydarzeń o domniemanym pochodzeniu nadprzyrodzonym w istocie zachęca się biskupa diecezjalnego do docenienia wartości duszpasterskiej, a także do popierania rozpowszechniania tej duchowej propozycji. Czyli od razu na początku mamy
stwierdzone, zauważone, że nie, my absolutnie nie próbujemy tutaj gasić ducha, absolutnie nie, co złego to nie my, wręcz przeciwnie, my zachęcamy. Fascynujące w kontekście norm do oceny, tak? Tutaj już chyba autorzy zdradzają trochę swoją intencję, że będzie im chodziło o to, żeby zachęcać jednak, ogólnie rzecz biorąc. Aby nie zwlekać dłużej z rozstrzygnięciem konkretnej sprawy dotyczącej wydarzenia o domniemanym nadprzyrodzonym pochodzeniu, dykasteria zaproponowała Ojcu Świętemu, aby zakończyć jej rozeznanie nie deklaracją de supernaturalitate, czyli o nadprzyrodzoności pochodzenia danego zjawiska lub o braku nadprzyrodzoności tego zjawiska, ale nihil obstat, czyli nic nie stoi na przeszkodzie, żeby propagować. To jest zmiana, która tutaj się dokonuje. Wcześniej Kościół próbował zbadać, to wymagało czasu, czy faktycznie można stwierdzić, że można przyjąć, że to zjawisko, które badamy, ma pochodzenie nadprzyrodzone, czyli faktycznie pochodzi od Pana Boga. No i do tego potrzeba było tak ex integra causa, co dobre jest ex integra causa, jest całkowicie dobre, czyli tam nie mogło być z nic, żadnych błędów, żadnych niedoskonałości w tej doktrynie. To musiało wszystko być faktycznie czyste, dlatego też te badania potrzebowały tak dużo czasu i dlatego Medjugorje też przez te badania przejść nie mogło. No ale już z pomocą przychodzą bohaterowie posoborowej odnowy i twierdzą, nie, to długo trwa. My zróbmy tak, że nikil obstat, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie propagować. No dobra, jak to będzie dalej wyglądało? Co pozwoliłoby, czytamy dalej, biskupowi uzyskać korzyści duszpasterskie z tego duchowego fenomenu? Fascynujące, jak bardzo oni są szczerzy. Czy oni myślą, że nikt tego nie będzie czytał, czy naprawdę nie widzą, jak bardzo to jest takie dziwne? Tak? Czyli wcześniej badano nadprzyrodzoność, a my stwierdzamy, że nie, to lepiej zrobić szybko i stwierdzić po prostu, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby biskup mógł korzyści odnosić. To aż brzmi trochę tak, jakby te korzyści były inne niż duchowe, ale zakładamy oczywiście najlepszą możliwą interpretację, a więc, że chodzi o korzyści duchowe i że będzie się działo. To już będziemy widzieli, już można to w jakimś stopniu zobaczyć. Ten dokument właśnie taki będzie, że takie korzyści duchowe w sensie takiego wydarzenia, to jest priorytet. Musi się dziać. Jeśli biskup oceni, że dzieje się i ludzie przychodzą, są pielgrzymki, śpiewają, jest moc, tak? No to dobra, to nie ma co gasić ducha, nie? No, dlaczego oni to robią? Dlaczego? Czyli wcześniej oceniano treść przede wszystkim. Czy nie ma jakichś błędów podejrzanych tekstów? Jeśli były, no to było podejrzane. Teraz oceniane będzie przede wszystkim, i to będziemy jeszcze dokładnie widzieli, czy są właśnie pielgrzymki, czy są spotkania z młodzieżą, czy ludzie tam przychodzą, czy dzieje się, czy śpiewają, czy są takie właśnie korzyści duszpasterskie. O, wcześniej treść, teraz korzyści duszpasterskie. To jest właśnie posoborowa odmiana w pigułce. Najpierw wcześniej w kościele przez 2000 lat chodziło o to, żeby przekazać objawienie Boże. Teraz a tam treść, to objawienie Boże, czy nie Boże, wszystko jedno. Ważne, że się dzieje. To jest istotne. To jest to, co tutaj się dzieje na naszych oczach. I jest to, muszę przyznać, gdyby nie było tak groteskowe, to byłoby straszne. Natomiast to jest tak groteskowe, że jest na swój sposób aż tak tragiczno śmieszne. Na tyle, na ile to w tej sytuacji jest możliwe. Bo śmieszne nie jest, bo to będzie przecież ludzi zwodziło. I tak naprawdę wpycha to ludzi w ręce szatana, w którego być może twórcy nie do końca wierzą. To też jest niewykluczone, że tutaj mają pewne wątpliwości co do tego, czy faktycznie zły duch może kusić i czy może takie fałszywe objawienia dawać po to, żeby kogoś się zwieść. Nie wiem, czy autorzy w to wierzą. No dziwne trochę, jeśli nie przeszkadzają im w takich objawieniach treści dziwne, podejrzane i oceniają na podstawie tego, czy dzieje się, czy są pielgrzymki, czy fajnie jest. A później te normy podają, co jest takim czynnikiem wskazującym na wśród pozytywnych kryteriów oceny. Nie można pominąć wiarygodność i dobre imię osób. Tutaj będę streszczał prawowierność doktrynalna danego zjawiska i ewentualnie związanego z nim przesłania. A więc ten punkt wciąż jest zawarty. Natomiast już we wstępie widzieliśmy, że nie będzie najważniejsze.
nieprzewidywalny charakter zjawiska, z którego jasno wynika, że nie jest ono wynikiem inicjatywy zaangażowanych osób. Owoce życia chrześcijańskiego, wśród nich powinno się zweryfikować istnienie ducha modlitwy, nawrócenia, powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, świadectwa miłości, a także zdrowa pobożność oraz obfite i stałe owoce duchowe. Należy ocenić wkład tych owoców we wzrost komunii kościelnej. Wśród kryteriów negatywnych natomiast ewentualna obecność oczywistego błędu co do faktu. Ewentualne błędy doktrynalne. W tym względzie należy wziąć pod uwagę możliwość, że osoba, która twierdzi, że jest odbiorcą wydarzeń pochodzenia nadprzyrodzonego, dodaje nawet nieświadomie czysto ludzkie elementy do prywatnego objawienia lub pewne błędy pochodzenia naturalnego, nie wynikające ze złej intencji, ale subiektywnego postrzegania zjawiska. To jest prawda, że tak się może zdarzyć. To widzieliśmy w treści objawień z Getschwaldu. Jeśli ktoś nie oglądał tego materiału, to zachęcam do zapoznania się z nim, gdzie widzieliśmy, że faktycznie jedna z wizjonerek coś pomyliła. Tak to się może zdarzyć, ale gdy to już w tych normach, w samych normach jest podane, jakby w samych kryteriach, tak, że błędy doktrynalne są przeszkodą, ale trzeba wziąć pod uwagę, że po prostu tamci mogą się pomylić, to jest faktycznie tendencyjne, o, tak bym powiedział. Duch sekciarski, który generuje podział w łonie Kościoła, ewidentne dążenie do zysku, władzy, sławy, rozgłosu społecznego, osobistych korzyści ściśle związanych z faktem, poważne czyny niemoralne popełnione w czasie lub przy okazji zdarzenia przez daną osobę lub jej zwolenników, zmiany psychiczne lub tendencje psychopatyczne u danej osoby, które mogły mieć wpływ na domniemany fakt, domniemany fakt nadprzyrodzony lub psychoza, zbiorowa histeria czy inne elementy, które można przypisać zakresowi patologicznemu. Takie kryteria zostają przedstawione. No i teraz sobie zobaczymy, w jaki sposób samo Medjugorje zgodnie z tymi kryteriami zostanie przez rzymskie urzędy ocenione. Autorzy od razu na początku zapewniają, ważne jest, aby od samego początku wyjaśnić, że wnioski zawarte w niniejszej nocie nie pociągają za sobą osądu życia moralnego domniemanych widzących. Od razu jedno z kryterium zostaje jakby wykluczone. Z drugiej strony należy pamiętać, że kiedy uznaje się działanie ducha dla dobra ludu Bożego, pośród danego duchowego doświadczenia, od jego początków aż do dzisiaj, dary charyzmatyczne, nawet jest podane gratis date, to mistyczna łacińska definicja, które można z nim powiązać, niekoniecznie wymagają moralnej doskonałości osób zaangażowanych, aby mogły działać. To prawda, że gracje gratis date mogą zadziałać również w przypadku grzesznika, takiego ewidentnego grzesznika. To są takie bardzo specyficzne przykłady, jak na przykład Kajfasz, który wypowiada proroctwo. To jest w jakimś sensie taka gracja gratis data. Natomiast bardzo specyficzny jej rodzaj. Tutaj od razu na wstępie zaznaczają, że jak wcześniej w kryteriach było powiedziane, że jednak ta moralność będzie w jakiś sposób oceniana, to teraz już na początku zaznaczają, że nie będziemy tego brali pod uwagę i warto pamiętać, że te gracje, gratis daty to zawsze mogą być. Nieważne, grzesznik, nie bierzemy pod uwagę. Ciekawe, jakby jedno z kryteriów od razu na wstępie zostaje zmarginalizowane. Nie można wykluczyć, że mogło się tak zdarzyć w przypadku niektórych orędzi, a fakt ten przypomina nam to, co stanowią normy tej dykasterii, że takie zjawiska czasem jawią się jako związane z niejasnymi ludzkimi doświadczeniami, teologicznie nieprecyzyjnymi wyrażeniami lub nie do końca uzasadnionymi interesami. Przepraszam, ale te normy to jest po prostu jakaś jedna wielka patologia. Czy my słyszymy, co tu jest napisane? Cytat. Że takie zjawiska czasem jawią się jako związane z niejasnymi ludzkimi doświadczeniami, to takie jeszcze bardzo ogólne, teologicznie nieprecyzyjnymi wyrażeniami, czyli w treściach będą nieprecyzyjności teologiczne, lub nie do końca uzasadnionymi interesami, czyli ci wizjonerzy robią jakieś lewe interesy z korzyści tych objawień, w sensie mogą robić jakieś lewe interesy i normy stwierdzają, no dzieje się, zdarza się, ale to nie powód, żeby biskup też nie zrobił jakichś interesów. No, przepraszam, tego to oczywiście nie jest tam dokładnie napisane, ale moim zdaniem to jest wniosek, który trzeba z tego wyciągnąć. No to, że wizjonerzy robią jakieś lewe interesy przy okazji wizji, to nie znaczy, że biskup też nie może coś z tego na tym zyskać. Tak interpretuję ten zapis tych norm. To jest tutaj podane jako normy numer 14. Nie wyklucza to możliwości pewnych błędów pochodzenia naturalnego, nie wynikających ze złej intencji, ale subiektywnego postrzegania zjawiska. Jako przykład tego nieprecyzyjnego i ostatecznie teologicznie niepoprawnego języka mistycznego możemy wymienić wśród orędzi związanych z Medjugorjem, tłumaczenie polskie, tam informacja,
odosobnione wyrażenie mój syn trójjedyny kocha was. To jest z objawienia w cudzysłowie z 2 listopada 2017 roku. A więc to nie jest nieprecyzyjne. To jest herezja. Mój syn trójjedyny to jest głęboka chrystologiczna herezja. Syn trójjedyny to jest zdecydowanie przeciwko communicatio idiomatum, przeciwko przypisywaniu, mówieniu o Trójcy Przenajświętszej i o dwóch naturach w Chrystusie w sposób, który po prostu będzie teologicznie bezpieczny. To zdecydowanie, to jest grube, to nie jest jakaś nieprecyzyjność, to jest gruby błąd, który tutaj został przedstawiony. Mój syn trójjedyny. To mówi, tak w cudzysłowie, gospa, która podaje się za Matkę Bożą. Czyli trójjedyny syn. Nie przypisujemy, Matka Boża nie urodziła Ducha Świętego, nie urodziła Ojca, a więc nie jest Matką dla Ducha Świętego, nie jest Matką dla Ojca, a więc nie może, nie mogłaby powiedzieć, mój syn trójjedyny. Nie jest, to sugeruje, jakby była matką całej boskiej natury w zasadzie. Jakby była naprawdę, to jest taka, przepraszam, nie, głupie pojęcie mi przychodzi, Matka Boża plus, w sensie jakby taka, naprawdę, gdyby tak katolicy widzieli Matkę Bożą, jako Matkę Trójjedynego, to protestanci mieliby rację, że katolicy czczą Matkę Bożą jak Boga, byłaby takim über Bogiem, takim nad Bogiem, jak Nietzsche chciał mieć nad człowieka, bo byłaby źródłem boskiej natury. To jest hiperherezja, tak? Jakby trudno zrobić większą herezję. Trudno zrobić większą herezję, jednocześnie jest to taka, tak w cudzysłowie, katolicka herezja, w sensie wywodząca się ewidentnie stanowiąca wypaczenie katolickiej teologii. O, w ten sposób należałoby powiedzieć. Czyli nadająca się do tego, żeby sprzedać ją właśnie w fałszywych objawieniach. A więc to zostaje przez normy, to, że Matka Boża jest matką boskiej natury według gospy, to przez bohaterów posoborowej odnowy, najlepszych teologów, rzymskich teologów, zostaje ocenione jako nieprecyzyjność. Nieprecyzyjność wynikająca, nieprecyzyjny i ostatecznie teologicznie niepoprawny język mistyczny. To jest, to są takie pewne błędy pochodzenia naturalnego, nie wynikające ze złej intencji, ale subiektywnego postrzegania zjawiska. A więc powiedziała to gospa, czy nie powiedziała? W Gierszfałdzie, jak dochodziło do jakichś błędów w przekazie, to Matka Boża by nie wskazywała, że ty źle powiedziałaś. No, tutaj nie ma żadnej takiej informacji. Jest to podane tylko, że jest to odosobnione stwierdzenie. Autorzy dalej próbują to wyjaśnić. Nie jest czymś wyjątkowym, że w tekstach mistycznych, które starają się wyrazić obecność całej Trójcy Świętej w tajemnicy Słowa Wcielonego, używa się nieodpowiednich słów takich jak te. W tym przypadku należy rozumieć, że w Synu, który stał się człowiekiem, objawia się miłość Trójjedynego Boga. Jeszcze wyjaśnili to tak słabo. Objawia się miłość Trójjedynego Boga. To jest o tyle śmieszne, że nawet nie postarali się tego wyjaśnić faktycznie teologicznie, tylko wyjaśnili to taką posoborową nowomową. To trzeba tak rozumieć, mój syn trójjedyny, tak, czyli Trójca Święta. Tak, co to jest syn Matki Bożej według gospy, to znaczy w sumie, nie, to jest nawet takie mega szatańskie bluźnierstwo. W sumie to jest mega szatańskie bluźnierstwo, bo gospa, która praktycznie ewidentnie jest manifestacją złego ducha, czyli zły duch, który przedstawia siebie jako źródło boskiej natury, jako nad Boga. Od niego Bóg pochodzi. To jest hiperbluźnierstwo, co tutaj widzimy. I ci bohaterowie, znaczy rozumiemy, tak? Jeśli ktoś ocenia to jeszcze na chłodno, dobra, nie wiemy, czy to jest Matka Boża, czy to nie jest Matka Boża, to widzimy, jest herezja. Według dawnych norm jest herezja, objawienia nie są prawdziwe. Jeśli miałaby być to jakaś pomyłka wizjonerki, to trzeba prosić, żeby wizjonerzy dopytali, tak? Jak to rozumieć? Co to jest? O co chodzi? Ale tutaj to nikomu nie przeszkadza. Znaczy, no, przy grubej herezji tego kalibru, braku jakiejś korekty, jest w zasadzie oczywiste, tak? Że te objawienia są do niczego, że od Pana Boga nie pochodzą. Przepraszam, tak zerkam na mój mikrofon, mam wrażenie, że on się cały czas osuwa na dół. Mam nadzieję, że całkiem mi się nie osunie.
Dziwne. Być może to na nagraniu nawet widać, jak on zjeżdża. Ja to z mojej perspektywy tego nie widać. Przepraszam, wracam do naszego wątku. Więc mamy tutaj grubą herezję i być może po prostu takie najcięższego kalibru bluźnierstwo, które zostaje przez złego ducha wypowiedziane. Ale autorzy stwierdzają, nie, no to taki jest taka nieprecyzyjność. I to tak naprawdę to Matka Boża miała na myśli, że w jej synie objawia się miłość trójjednego Boga. Co jest w ogóle takim wyjaśnieniem zupełnie beznadziejnym. Jeśli już to trzeba by próbować jakoś tak bronić tego, nie da się bronić herezji, tak? Ale jeśli chcemy teologicznie próbować to wybronić, należałoby powiedzieć, że oczywiście syn sam działać nie może, a więc zawsze cała Trójca Przenajświętsza działa, a więc gdy syn zostaje wcielony, w jakimś sensie jest to oczywiście działanie całej Trójcy Przenajświętszej. To nie broni tej herezji, ale jeśli by chcieli teologicznie próbować tego bronić, to mogliby iść w tą stronę, a nie cisnąć modernistyczne mrzonki. Intensywne, codzienne duszpasterstwo w parafii Medjugorje rozwinęło się na skutek fenomenu Medjugorje. A i tu przechodzimy do ważnych rzeczy. Herezja, tam, ale duszpasterstwo się rozwija. To jest to. Ludzie przychodzą, pieniądze zostawiają. Przepraszam za te moje złośliwości, ale to się aż prosi o takie złośliwości. Wybaczcie mi. Możemy zaobserwować codzienne odmawianie poszczególnych części różańca, msze święte z licznymi celebracjami także w dni powszednie, adoracje Najświętszego Sakramentu, wiele spowiedzi. To jest argumentacja wśród, powiedzmy, takiej praktycznej, najsensowniejsza, w sensie, że są sakramenty, tak? To jest jakiś bez wątpienia dobry punkt. Na zewnątrz kościoła parafialnego znajdują się dwie drogi krzyżowe. Duża sala katechetyczna i mała kaplica do adoracji. To takie ciekawe, to już jest, przypomina trochę jakby jakiś taki opis inwentaryzacji. No jest duża sala katechetyczna, tu mamy takie, tu jest ten, kuchnia, łazienka, prąd w każdym pomieszczeniu. W Medjugorju, nawet nie wiedziałem, czy to się tak odmienia. Oprócz zwyczajnego życia sakramentalno-duchowego odbywają się różne regularne zajęcia, takie jak coroczne seminaria różnego rodzaju. Festiwal młodzieży, oto znowu ważne, tak? Dzieje się, spotkania, festiwal młodzieży, rekolekcje duchowe dla kapłanów, małżeństw, organizatorów pielgrzymek, liderów centrów pokoju i grup modlitewnych. Od dziesięcioleci parafia Medjugorje jest również ważnym celem pielgrzymek. W przeciwieństwie do innych miejsc kultu związanych z objawieniami, wydaje się, że do Medjugorja ludzie przyjeżdżają przede wszystkim, aby odnowić swoją wiarę. Ciekawe, w przeciwieństwie do innych miejsc pielgrzymkowych, przychodzą specjalnie, żeby odnowić swoją wiarę. Wydaje się, tak stwierdzili autorzy. A czemu wam się tak wydaje? A nie z powodu konkretnych intencji. Nie przychodzą coś prosić, czyli żeby odnowić swoją wiarę. Odnotowano nawet grupy chrześcijan prawosławnych oraz muzułmanów. No to oczywiście dla ekumenistów jest w jakimś sensie istotne. Ciekawe, wydaje się, że do Medjugorja ludzie przyjeżdżają przede wszystkim, aby odnowić swoją wiarę. Taka precyzja, głęboka teologiczna precyzja. Sam dokument podaje nam też kolejne cytaty, które mogą wzbudzić według autorów pewne kontrowersje. Z objawień, w cudzysłowie objawień, ludzie popełniają błąd, gdy zwracają się jedynie do świętych, by o coś prosić. Ważną rzeczą jest modlić się do Ducha Świętego, aby stąpił na was. Mając Jego, ma się wszystko. A wydaje mi się, że ten cytat to w ogóle nie jest podany. Tak, on przez normy, mam go wycięty bez kontekstu, on przez normy nie był podany jako zarzut. On jest podany jako fajny, że to fajnie, także Duch Święty. Natomiast ja zwracam na to uwagę, że ludzie popełniają błąd, gdy zwracają się jedynie do świętych, by o coś prosić. To jest dziwne, tak? No oczywiście, że to nie jest właściwe, żeby modlić się... Nie można tak powiedzieć, że modlić się tylko do świętych. No nikt nie modli się tylko do świętych, w sensie każda modlitwa jest do Pana Boga, tak? I za pośrednictwem świętych. I to nigdy modlitwa na tym nie traci, że jest w jakiś sposób za pośrednictwem świętych, za wstawiennictwem świętych. To nigdy, w jaki sposób miałoby to niby stracić, tak? A tutaj nagle, to jest tak naprawdę protestanckie. To jest tak naprawdę protestanckie. Takie zamaskowane, ale protestanckie. Na zasadzie, nie módlcie się zawsze do świętych. Duch Święty, On jest wszystkim, On wszystko. To jest taki pentakostalizm, takie właśnie, że tutaj my do Ducha Świętego. Oczywiście, że modlitwa do Ducha Świętego jest dobra, piękna, wspaniała. Oczywiście, że tak. Ale nigdy nie wolno tego przeciwstawiać modlitwie za wstawiennictwem świętych. To w żaden sposób się ze sobą nie kłóci. Tu też przypomnę
jako druga strona, jako właściwy przykład prawdziwych objawień. Jak w Gierszwałdzie pytają dziewczynki Matkę Bożą, czy należy modlić się bezpośrednio do Pana Jezusa, czy do niej, to ona nie odpowiada. W sensie odpowiada, że takich pytań nie wolno zadawać. I to jest katolicka odpowiedź. W sensie takim, że to nie jest coś, na co można uzyskać odpowiedź. Po prostu módlcie się, mówi. Tak. I to jest właśnie ważne. Tak? To znaczy, każda katolicka modlitwa jest po prostu dobra, no to będzie za wstawiennictwem świętych, czy nie, czy to po prostu módlcie się, tak? A tu nie za dużo, uważajcie na tych świętych. Serio? Nie zapominajcie tutaj dalej Gospa, że w Eucharystii, która jest sercem wiary, mój Syn jest zawsze z wami. On przychodzi do was i z wami łamie chleb, ponieważ moje dzieci dla was umarł, zmartwychwstał i przyjdzie ponownie. Zaczyna się pobożnie, nie zapominajcie, że w Eucharystii, która jest sercem wiary, mój Syn jest zawsze z wami. On przychodzi do was i łamie z wami chleb. Aj, zaczyna się pobożnie, ale widzimy, że tutaj nie ma tak naprawdę rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jest mój Syn jest zawsze z wami, ale wyjaśnienie jest takie, przychodzi do was i łamie z wami chleb. To nie jest dobre określenie, dobrze opisana sakramentalna obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. To jest bardzo modernistycznie opisane, na zasadzie takie właśnie, Pan Jezus przychodzi i łamie z wami chleb. Tak jakby nie przyszedł do nas, żeby przyjść do nas w Komunii Świętej, tylko jakby przyszedł do nas właśnie dać nam jeść. No rozumiemy, tak? Oczywiście karmi nas tym chlebem aniołów. Tak, ale widzimy tą różnicę. Tutaj nie jest powiedziane, że Chrystus jest prawdziwie obecny na Najświętszym Sakramencie z ciałem, krwią, duszą i bóstwem i chce do nas przyjść, jednoczyć się z nami, stając się dla nas pokarmem. Tylko On jest z wami cały czas i łamie dla was chleb. To nosi znamiona czegoś bardziej symbolicznego. Autorzy jednak przejdą do tych fragmentów, tych części objawień, które uważają za podejrzane. Te poprzednie to były dla nich fajne. Orędzia jako całość mają wielką wartość i wyrażają różnymi słowami stałą naukę płynącą z Ewangelii. Niektóre przesłania odbiegają od tych tak pozytywnych i budujących treści, a nawet wydają się im zaprzeczać. Warto być uważnym, aby te nieliczne, mylące elementy nie przyćmiły piękna całości. A więc są herezje, ale to nieważne. Aby uchronić skarb Medjugorja przed zniekształceniem, konieczne jest wyjaśnienie pewnych ewentualnych nieporozumień, które mogą prowadzić mniejszościowe grupy do wypaczania cennej propozycji tego duchowego doświadczenia. To my chyba jesteśmy tą mniejszościową grupą, która chce prowadzić do wypaczenia cennej propozycji tego duchowego doświadczenia. Zwłaszcza, gdy orędzia są odczytywane tylko częściowo. Skłania nas do przypomnienia jeszcze jednej decydującej zasady. Kiedy rozpoznaje się działanie Ducha Świętego w jakimś duchowym doświadczeniu, nie oznacza to, że wszystko, co się z nim wiąże, jest wolne od wszelkich nieścisłości, niedoskonałości czy możliwych nieporozumień. Tak, czyli mogą być błędy najwyraźniej. Należy ponownie przypomnieć, czy zjawiska te czasami jawią się jako związane, to co już widzieliśmy. No i teraz będą przykłady takich cytatów, które autorzy uważają za takie nie do końca. Te wcześniejsze najwyraźniej były całkiem fajne. Autorzy norm jako przykład takich niewłaściwych treści podają nachalne zobowiązywanie Gospy do tego, żeby dzieci przyjęły jej objawienia. Drogie dzieci, pragnę nadal dawać wam moje orędzia, dlatego dzisiaj wzywam was, byście żyli i przyjęli moje orędzia. Dzieci, kocham was i w specjalny sposób wybrałam tę parafię, którą szczególnie umiłowałam i gdzie chętnie pozostałam, gdy Najwyższy mnie do niej posłał. Dlatego wzywam was, przyjmijcie mnie, drogie dzieci, abyście i wy byli szczęśliwi. Słuchajcie moich orędzi, słuchajcie mnie. To jest faktycznie dosyć nietypowe. Matka Boża w ten sposób w żadnych uznanych objawieniach nie mówi. Dziś jest dzień, w którym chciałam przestać przekazywać wam orędzia, ponieważ niektórzy mnie nie przyjęli. Jednak parafia poczyniła postępy i pragnę przekazywać wam orędzia, jakie nigdy nie miały miejsca w historii od początku świata. No i autorzy później tłumaczą, to nawet jakieś ciekawe rzeczy. Takie wielokrotne napomnienia kierowane do parafian są zrozumiałym wyrazem intensywnej miłości domniemanych widzących do ich wspólnoty parafialnej. A ciekawe. Ciekawe. Autorzy tutaj chyba zdradzają się trochę. To znaczy, oni uważają, że to wszystko ściema w sumie jest chyba.
No bo te napomnienia są zrozumiałym wyrazem intensywnej miłości domniemanych widzących. Widzących, nie gospy, nie Matki Bożej, widzących. To jest wyraz, te słowa Matki Bożej w cudzysłowie są wyrazem intensywnej miłości domniemanej, miłości domniemanych widzących do ich wspólnoty parafialnej. To znaczy, autorzy wychodzą z założenia, że oni sobie to wymyślili, ale skoro dzieje się, ludzie przychodzą, modlą się, fajnie jest, no to dobra, to niech przychodzą. A i orędzia Matki Bożej, piszą nam dalej autorzy, nie mogą jednak zastąpić miejsca proboszcza, rady duszpasterskiej i synodalnej pracy wspólnoty nad decyzjami, które są przedmiotem wspólnotowego rozeznania, dzięki któremu parafia dojrzewa w roztropności, w braterskim słuchaniu, szacunku dla innych i dialogu. Tutaj jakby obawa przed tym, że zbyt nachalna gospa zastąpi drogę synodalną, nie wiem, będzie takim hegemonem w tej parafii. Obawiam się, że jedna i druga opcja jest hegemonią złego ducha. W niektórych orędziach, jak w tym zamieszczonym poniżej, naleganie staje się natarczywe. Drogie dzieci, także dzisiaj matka z radością wzywa was, bądźcie moimi posłańcami, krzewicielami moich orędzi w tym zmęczonym świecie. Żyjcie moimi orędziami, przyjmujcie moje orędzia z odpowiedzialnością. Drogie dzieci, módlcie się ze mną za moje plany, które pragnę zrealizować. Jest faktycznie dosyć zaskakujące. Dnia 5 sierpnia należy celebrować drugie tysiąclecie moich narodzin. Proszę was, abyście intensywnie przygotowywali się przez 3 dni. W te dni nie pracujcie. Tutaj najwyraźniej jakiś zarzut o to, że wprowadza to zupełnie nową praktykę. Rozsądnym byłoby, aby wierni, kierując się roztropnością i zdrowym rozsądkiem, tutaj dalej autorzy, nie traktowali tych szczegółów poważnie. Nie. Czy byście to pisali po pijaku, ludzie? A więc uwaga, drodzy. Nie potrafię zachować w tej sytuacji. Nie potrafię, właśnie, zgodnie ze wskazówką autorów nie traktuję tego dokumentu poważnie. Nie, oni mówią oczywiście, żeby nie traktować objawień. Czyli tak, mamy jakieś objawienia. Matka Boża, w cudzysłowie, pojawia się, żeby coś powiedzieć. Nie oceniamy, czy to Matka Boża, czy nie. Wychodzimy z założenia, że te objawienia są wyrazem tego, co się dzieje w głowach tych dzieci. Nie traktujemy zbyt poważnie tego, co tam jest powiedziane, ale co nam się nie podoba. Ale uznajemy za fajne, bo są pielgrzymki, dzieje się, są spotkania młodych i jest tam z powodu za sala katechetyczna. Ludzie, czy my widzimy, co tu się dzieje? To jest tak drastyczny prymat materii nad duchem, jak już bardziej się chyba nie da. Tak? Tutaj już nie ma znaczenia prawda, nieprawda. Nie ma znaczenia, czy to jest Boże objawienie, czy nie Boże objawienie. Nie ma znaczenia, czy to jest zgodne z Ewangelią, czy niezgodne z Ewangelią. Ważne jest, czy przynosi korzyści. Jeszcze tutaj się mówi o korzyściach duchowych. Ważne, czy dzieje się, czy pielgrzymki przychodzą, czy ludzie przychodzą, czy jak się modlą, jest ruch, tak? No to wtedy jest fajnie. To nie ma nic wspólnego z katolicką teologią. To jest taka patologia, to nie ma nic wspólnego z Kościołem. To jest najwyższy poziom patologii. Zastąpienie Bożego objawienia. Mamy, Pan Jezus mówi, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Kto uwierzy, nauczajcie. A tutaj, a nieważne, co tam jest mówione, nie bierzcie tego na poważnie, nie bierzcie, tu w te normy to mówią, nie bierzcie na poważnie tego, co gospa mówi, tylko idźcie. Róbcie, dzieje się, fajnie, hej. Mój Boże, przepraszam, to jest po prostu koniec, to jest śmierć rozumu. To jest właśnie modernizm, tak? Religia na bazie uczuć, to jest modernizm wcielony. To jest takie stężenie modernizmu, które jest nawet dla mnie szokujące, a przecież ja modernizmem zajmuję się w cudzysłowie na co dzień. Nawet dla mnie to stężenie modernizmu jest taką dawką, że ja mówię, ludzie, co tu się stanęło? Nie, to jest po prostu poza granicą mojej tolerancji, w sensie wychodzi to już tak daleko, że nie jestem w stanie tego spokojnie czytać. Tylko i wyłącznie emocje. Treść nie ma znaczenia. Objawia się jakaś gospa, coś mówi, nie bierzcie tego na poważnie. Nie, tam niech se mówi. Ważne, że chodźmy, zróbmy, złapmy się za ręce. To jest ten właśnie modernizm, prymat uczuć.
uczucia ponad wszystko. Dzieje się, ludzie, jest jakiś ruch, przychodzą, pielgrzymują, fajnie jest. To wyjdziecie do piekła, tak? No, w sensie to jest droga do piekła. To jest droga do piekła. Zły duch was tam zaprowadzi. Zły duch lubi ruch, tak? No, lubi zmianę. Bardzo lubi w ogóle. Zły duch jest taki bardzo, w cudzysłowie, postępowy, dlatego że, dlaczego? Dlatego, że Bóg jest bytem. Jest pełnia bytu, pełnia istnienia. Zły duch nie może rzeczy unicestwić, ale może sprawić, może cały czas próbować, modyfikować, zmieniać. Jest taki słynny, ikoniczny cytat z jakiegoś polskiego, bardzo starego filmu, gdzie jest taki stary dziadek, który mówi, że Bóg dobrze wszystko stworzył, a szatan to ciągle chce zmieniać, ulepszać, poprawiać. I w pewnym sensie jest to oczywiście groteskowe tam, jakby, bo oczywiście, że to nieprawda, że postęp pochodzi od złego ducha, ale zły duch bardzo chętnie, znaczy degradacja pochodzi od złego ducha, bardzo chętnie zmienia, bardzo chętnie prowadzi do zmiany, do ruchu, bo to w jakiś sposób może oddalić od tej stałości bytu. Bóg jest. I święty, który się do niego przybliża, przesiąka w jakiś sposób tą wiecznością. Jest w nim coś takiego wielkiego, niezmiennego, niewzruszonego. Zły duch natomiast, ze względu na to, że nie może całkiem unicestwić, to może przynajmniej próbować wiecznie zrzucać z góry, tak żeby wiecznie się rzeczy toczyły. Taka rewolucja wiecznie pożerająca własne dzieci, ciągle się zmieniająca, ciągle modyfikująca, bo nie jest w stanie w niczym znaleźć spokoju. To jest jakiś objaw złego ducha i to jest trochę to tutaj. Nie ma znaczenia treść. Bóg nam coś objawił, tam. Ważne, że się dzieje, że jest salka katechetyczna, duża salka katechetyczna. To jest właśnie to. Ludzie, gdzie myśmy zaszli? Dalej piszą nam autorzy. Należy zawsze pamiętać, że w tym, podobnie jak w innych doświadczeniach duchowych i domniemanych zjawiskach nadprzyrodzonych, mieszają się elementy pozytywne i budujące z innymi, które należy pominąć. No. Nie powinno one jednak prowadzić do lekceważenia bogactwa i dobra zawartych w propozycji Medjugorja jako całości. Oj. Poprzez wnioski, poprzez nihil obstat w odniesieniu do danego wydarzenia duchowego, wierni mogą przyjąć go w roztropny sposób, chociaż nie oznacza to deklaracji o nadprzyrodzonym charakterze omawianego zjawiska. No to widać, że autorzy nie wierzą w nadprzyrodzony charakter, ale jest fajnie, jest duża salka katechetyczna, więc można. I pamiętając, że wierni nie są zobowiązani do wiary w nie, nihil obstat wskazuje, że mogą oni otrzymać pozytywny impuls do życia chrześcijańskiego poprzez tę duchową propozycję i zezwala na kult publiczny. Takie stwierdzenie jest możliwe, ponieważ w trakcie doświadczenia duchowego zaobserwowano wiele pozytywnych owoców i nie wystąpiły żadne negatywne lub ryzykowne skutki wśród ludu Bożego. Tylko najwyżej wiary nie mają, ale kogo to interesuje? Najwyżej będą wierzyć w jakieś herezje, najwyżej... Ale co to, kogo to interesuje? Co tam? Co tam człowiek wierzy? Ważne, że salka katechetyczna jest. Dzieje się. Ocena tak licznych i rozpowszechnionych, pięknych i pozytywnych owoców nie oznacza uznanie domniemanych nadprzyrodzonych wydarzeń za autentyczne, ale jedynie wskazuje, że pośród tego duchowego fenomenu Medjugorja Duch Święty działa owocnie dla dobra wiernych. To jest właśnie to. Dla nich nie ma znaczenia prawda, Ewangelia. Nie. Oni rozpoznają działanie Ducha Świętego tam, gdzie są pobożne emocje. Tyle. A że pobożne emocje zły duch może wzbudzać, to już jakoś, to wiem, oczywiście umknęło, bo czy oni w ogóle w złego ducha wierzą? Dlatego zachęca się do docenienia i do dzielenia się duszpasterską wartością tej duchowej propozycji. Ponadto pozytywna ocena większości orędzi medjugorskich jako tekstów budujących nie oznacza stwierdzenia, że mają one bezpośrednie pochodzenie nadprzyrodzone. No to już powtarzacie któryś raz. W związku z tym, gdy mówi się o orędziach Matki Bożej, należy zawsze mieć na myśli domniemane orędzia. Myślę, że podsumowanie już przed chwilą padło. To jest modernizm w pigułce, to jest czysty modernizm. Nawet dla mnie stężenie tego modernizmu jest szokujące, ale mamy jeszcze wasze pytania. Tym razem nie ma ich aż tak bardzo dużo. Nie aż tak wielu pytaniom udało się przebić do wymaganego progu. To w pewnym sensie dobrze. Przejdźmy do pytań.
Jak zachować odpowiednie proporcje między pokorą a zachowaniem godności ludzkiej? Czy to jest kwestia roztropności? Ale nie umiem tego w odpowiedni sposób wyważyć. Bardzo proszę o łapki w górę, bo jest to niezwykle ważna kwestia dla mnie z Panem Bogiem. Żeby tak precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, musiałoby jednak być trochę precyzyjniejsze. To znaczy, roztropność musi wszystko porządkować, także jak najbardziej również przejawy pokory. Natomiast pokora sama w sobie nie jest jakąś skrajnością, którą trzeba później przez godność człowieka jakby zrównoważyć. Bynajmniej pokora jest sprawiedliwością. Pokora sprawia, że postrzegamy nas samych jako stworzenia Boże, co oznacza, że jesteśmy z jednej strony ex nihilo, z nicości wyjęci, a więc powinniśmy wszystko za wszystko Panu Bogu dziękować i postrzegać się jako całkowicie od Niego zależni, ale też właśnie jako Boże stworzenie, czyli jednak coś, co Pan Bóg stworzyć chciał i co kocha, bo to właśnie Jego miłość jest twórcza. Pokora oznacza również, że jak najbardziej potrafię dostrzec te wszystkie dary, które otrzymałem od Pana Boga, za nie Panu Bogu dziękować, ale oznacza również, że nie wynoszę się ponad miarę. Oznacza, że potrafię w razie potrzeby zająć to ostatnie miejsce, tak jak w tej przypowieści, jak wchodzę, to się nie pcham od razu na pierwsze miejsce, tylko jestem skłonny do tego, żeby zająć sobie ostatnie miejsce, ale gdy mnie poproszą wyżej, to idę. To też jest ważne w tej przypowieści. My byśmy być może myśleli, bo mamy wypaczone pojęcie pokory. Człowiek pokorny, to w przypowieści o uczcie Pana Jezusa, jak przychodzi Pan i widzi, że On siedzi na ostatnim miejscu i mówi, przyjacielu, przesiądź się wyżej, to Pan Jezus mówi i wtedy będzie wyniesiony właśnie. A my byśmy pewnie myśleli, że powinien ten przyjaciel mówić, nie, mi to dobrze na tym ostatnim miejscu, fajne jest takie ostatnie miejsce, nie. My sobie tak wyobrażamy pokora taka nie jest. A więc moim zdaniem odpowiedzią jest tak naprawdę właściwe pojęcie, właściwe rozumienie pokory. Jako tej cnoty, która odpowiednio nas umiejscawia wobec Pana Boga, wobec innych, odpowiednio, stosownie do wiedzy, zasług, stanu, wszystkiego, tak? To jest głęboko roztropne, głęboko połączone z roztropnością, ale już samo w sobie bardzo takie uporządkowane. Kolejne pytanie. Bliska mi osoba zmaga się od paru lat z demencją. Konsekwencją tego jest zaniedbywanie praktyk religijnych, w tym spowiedzi. Najbliższa rodzina, choć dba o jego zdrowie, nie dopilnuje spraw wiary. Ja natomiast jestem zbyt rzadko w Polsce, by być wsparciem na bieżąco. Co począć, proszę księdza? Znowu pytanie z gatunku takich bardzo osobistych, precyzyjnych. Zależy od sytuacji, to znaczy być może jest ktoś w Polsce bliżej, może ktoś z rodziny, kto mógłby w tym trochę pomóc. Być może jakiś zaprzyjaźniony ksiądz, który mógłby dopilnować tych sakramentów. No tutaj myślę, że najłatwiej byłoby się do kogoś zwrócić, żeby spróbować w jaki sposób osiągnąć tyle, ile się będzie dało. Czy jest możliwe, to kolejne pytanie, że ktoś sądzi, że jest w stanie grzechu śmiertelnego, ale w tym stanie nie jest, bo na przykład źle ocenił poziom dobrowolności lub ciężar swoich grzechów. Co do zasady jest to możliwe, chociaż pamiętajmy o tym, że subiektywna norma moralności, czyli sumienie, ma faktycznie duże znaczenie. To znaczy, jeśli ktoś jest faktycznie przekonany, że popełniam grzech ciężki i świadomy i dobrowolnie ten grzech ciężki popełnia, to go popełnia, nawet jeśli materialnie uczynek tym grzechem by nie był. Na przykład jeśli myślę, że dzisiaj jest piątek i myślę, nie mogę absolutnie zjeść mięsa, ale tak mnie ta parówka kusi. Myślę sobie, a mam to w nosie wszystko, zostawiam te posty, jem tą parówkę, wiem, że to grzech ciężki, co mnie to obchodzi. Zjadam parówkę, to był czwartek akurat. No i grzech ciężki jest, bo kluczowa jest wola. Człowiek grzeszy wolą, a nie jedzeniem parówki. W sensie tak materialnym elementem jest coś, co jest w prawie Bożym, prawie kościelnym, natomiast formalnym jest nasza świadomość i dobrowolność, a więc i ten aspekt zasadniczo wystarczy. Tą dobrą intencję zawsze musimy mieć i jeśli mamy złą intencję, chcemy popełnić grzech świadomie i dobrowolnie, to już go popełniliśmy. Ale może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś faktycznie źle ocenia jakiś swój grzech. Tutaj mówiliśmy o grzechu, w którą stronę. Aha, że myśli, że jest to nie grzechu śmiertelnego, ale nie jest. Tak, to jak najbardziej może się zdarzyć. W przypadku skrupulantów to się niestety dzieje bardzo często, że na przykład skrupulant wychodzi z sakramentu spowiedzi i zapomniał o jakimś grzechu i myśli, że ten grzech go obciąża, pomimo tego, że
katechizm mówi nam bardzo jasno, że jeśli zapomnieliśmy o jakimś grzechu, to on został odpuszczony. Wyznajemy go przy kolejnej spowiedzi, żeby pokuta była za niego nałożona, żeby poddać go pod tą władzę kluczy, ale jak najbardziej zapomniane grzechy zostają odpuszczone w dobrej spowiedzi. Tylko grzechy świadome i dobrowolnie zatajone, grzechy ciężkie, świadome i dobrowolne zatajone nie zostają odpuszczone. No i taki skrupulant wtedy może myśleć, że faktycznie jest w stanie grzechu, tak? Pomimo tego, że nie jest w stanie grzechu. To łatwo, bardzo łatwo może się zdarzyć, nie tylko skrupulantom, jakaś podobna sytuacja, na przykład ktoś może myśleć, nie wiem, przystępuje do Komunii Świętej i nagle przystąpił do Komunii Świętej i nagle sobie przypomina, że a przecież ja zjadłem niedawno coś tam, tak? I myśli, to jejku, jestem, to popełniłem świętokradztwo, przyjąłem Komunię Świętą niegodnie, a tak naprawdę to jadł dawniej niż myśli, tak? I tak naprawdę nie ma tam żadnej materii, też nie miał żadnej złej intencji przychodząc do Komunii, bo po prostu nagle mu tam to gdzieś przyszło do głowy, no i jest wtedy w takim błędzie. Proszę księdza o podanie jakichś szczegółowych opracowań kateches na temat obowiązków stanu. Katechizmy są bardzo ogólne, coś wchodzącego w detal, chętnie w wersji dla opornych. Znowu pytanie jest niewystarczająco precyzyjne, żeby na nie precyzyjnie odpowiedzieć. Jeśli chciałby pan zadać pytanie o konkretne obowiązki stanu, no to jest wtedy łatwiejsze. To znaczy na przykład, jakie są obowiązki stanu mężczyzny, który jest głową rodziny, tak? No to już trochę precyzuje. To i tak jest bardzo dużo, ale to już trochę precyzuje. Z odpowiedzi później w dyskusji wnioskuję, że w takiej właśnie sytuacji jest pan i tam podano również jakieś propozycje książek, a więc myślę, że część została już zrobiona. Ja bym w mojej odpowiedzi nawet nie podawał jakichś książek, bo wydaje mi się, że znowu katechizm powinien załatwić sprawę, tylko że pan nie szuka tam, gdzie trzeba. Dlaczego? Bo obowiązki stanu to są konkretnie te obowiązki, które wynikają z cnót. W moim konkretnym życiu, tak, czyli do których jestem szczególnie zobowiązany. Są to cnoty, które praktykujemy w sposób szczególny, bo są szczególnie dla nas w danej chwili palące. I tak na przykład ojciec rodziny po prostu z cnoty sprawiedliwości, miłości jest zobowiązany do tego, żeby troszczyć się o swoją rodzinę. Tak? I mnóstwo później cnót jest w to zaangażowanych, jakaś tam pracowitość, jakaś uczciwość, później ta praca wychowawcza, która wymaga również wielu różnych cnót i one są właśnie tymi obowiązkami stanu. Ich realizacja jest obowiązkiem stanu. Także jak czytając, poznając katechizm i poznając, czym są cnoty przede wszystkim, człowiek poznaje ten zakres ludzkich doskonałości, z których niektóre są dla niego szczególnie potrzebne, bo jego obowiązki stanu właśnie polegają na ich realizacji. Na przykład obowiązki stanu kapłana wymagają szczególnie realizacji cnoty pobożności, tak? To jest takie dosyć oczywiste, ale jak najbardziej również wielu innych cnót, roztropności przy kierowaniu duszami wymagają cnoty takiej roztropności, ale w ogóle powiedzmy tak wiary i różnego rodzaju podcnót później do przekazywania tej wiary. To wszystko jest zawarte w nauce o cnotach, natomiast co konkretnie w jakim stanie, tak, to już jest taka rzecz, powiedziałbym, drugorzędna i wydaje mi się, że nawet dosyć prosta do rozpoznania. Jeśli człowiek zna katechizm i przede wszystkim tą część moralną, czyli o cnotach, to wydaje mi się, że powinien łatwo później być w stanie rozpoznać, co konkretnie w jego stanie życia jest szczególnie istotne. No, jak powiedziałem, dla małżonków to jest ta miłość małżeńska, którą sobie wzajemnie ślubowali, oczywiście troska o dzieci i oczywiście przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to znaczy łaska buduje na naturze, czyli mamy obowiązek zatroszczyć się o te rzeczy doczesne, rodziny oczywiście, ale jeszcze ważniejsze są te rzeczy wieczne, czyli ta kwestia takiego
wychowania, całokształtu, wychowania, pracy z dziećmi, prowadzenia ich do Boga, ale w takim całościowym sensie. Nie na zasadzie, że najważniejsze to, żeby pacierz z dziećmi mówić, to jest bardzo ważne, ale to samo w sobie nie załatwi sprawy, tak? Tutaj potrzeba całości takiego wychowania, przykładu, który, no i to wszystko jest właśnie obowiązek stanu, ten przykład pobożności wobec dzieci, ta sprawiedliwość wobec nich, ta miłość, którą widać codziennie w tym czasie dla nich poświęconym, to wszystko odgrywa tutaj absolutnie, absolutnie kluczową rolę. Czyli mężczyzna ślubujący kobiecie miłość małżeńską i zobowiązujący się do tego, że przyjmie i wychowa dzieci po katolicku, no to są jego obowiązki stanu. Kapłan, który poświęca swoje życie, aby być pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi, no to wszystko są jego obowiązki stanu, co właśnie wynika z tych przyjętych święceń. Czy rzymski katolik, który nie ma dostępu do mszy trydenckiej, może uczestniczyć w boskiej liturgii u grekokatolików? Zastanawiam się, czy ich również dotknęły zmiany w liturgii, a w internecie ciężko znaleźć informacje na ten temat. Dotknęły ich zmiany, ale stosunkowo małe, jeśli chodzi o samą liturgię. Natomiast jeśli chodzi o teologię, jak najbardziej pewne zmiany ich dotknęły, chociaż w ogóle Kościół, obrządki wschodnie, w ogóle zawsze miały tendencję do takiego, powiedzmy, większego lekceważenia kwestii teologicznych, ale tutaj również są problemy, czyli nie jest to całkiem kryzys nie ominął kościołów wschodnich, natomiast wydaje się, że faktycznie zostały dotknięte mniej, a przede wszystkim pod kątem liturgii. Wprowadzono języki narodowe w tych liturgiach, ale mimo wszystko nie zdewastowano ich tak, jak liturgii rzymskiej. A więc bez wątpienia bezpieczniej jest pełnić swój obowiązek niedzielny na takiej liturgii wschodniej. Co do zasady jest to dopuszczalne, bez wątpienia, aby w takiej liturgii grekokatolickiej uczestniczyć, spełniając w ten sposób swój obowiązek niedzielny. Co do zasady tak. Natomiast bez wątpienia mogą się zdarzyć tam księża, którzy są wybitnymi modernistami, w sensie skrajnymi modernistami. Bez wątpienia mogą się tam też zdarzyć księża, którzy są jakoś w taki chory sposób nacjonalistyczni, bo to również jest dosyć charakterystyczne. Jest to również pewna bolączka przynajmniej niektórych, powiedzmy, kościołów wschodnich. Także nie jest tak, że tam nie ma żadnych problemów co do zasady. Natomiast bez wątpienia jest to lepsze rozwiązanie niż Novus Ordo Missae. Czy podejmowanie pracy na czarno jest jakoś niemoralne, czy jest grzechem? Nie, bez wątpienia jest moralne. Podatki, które państwo ma bez wątpienia prawo od nas zbierać. To jest w granicach 10% naszych dochodów. W tej chwili zabiera nam pewnie 70, 80 albo i więcej procent, tak w sumie wszystkiego, jak się wszystko zliczy, nie tylko te podatki dochodowe, ale później wszystkie VAT-y i wszystko, czego tam tylko nie ma. A więc gdy człowiek w jakimś tam, na przykład właśnie zatrudni się na czarno, bez wątpienia żadnych grzechu nie popełnia. Papież Franciszek, zwracając się do młodych, powiedział 13 września w Indonezji między innymi, że wszystkie religie są drogami dojścia do Boga. Jest tylko jeden Bóg, a my, nasze religie, są językami, ścieżkami prowadzącymi do Boga. Ktoś jest Sikhem, jeśli to tak należy powiedzieć, ktoś muzułmaninem, ktoś hinduistą, ktoś chrześcijaninem, ale są to różne ścieżki. Spieranie się o to, czyja religia jest ważniejsza, prowadzi do zniszczenia. Wiadomo, że to herezje, potępione chociażby w sylabusie Piusa IX. Ale moje pytanie dotyczy tego, dlaczego papież głosi takie rzeczy. Czy dlatego, że jest niedouczony, nie czytał sylabusa, czy dlatego, że po prostu chce to głosić, ma nieuformowaną wolę, jest opętany. Moim zdaniem odpowiedź jest w tym sensie prosta, że po prostu jest modernistą. To znaczy moderniści mają to do siebie, że są przekonani, że są katolikami. Modernista wierzy, że jest katolikiem i wierzy, że sylabus być może był w tamtych czasach potrzebny, bo wtedy odpowiadał religijnym potrzebom katolików. Wtedy katolicy potrzebowali tego, to jakby katolicyzm musiał się tak zjednoczyć pod jednym sztandarem, tak bronić się w obliczu tego napierającego świata, po zbliżającego się komunizmu, tych rewolucji wszystkich. To było wtedy, odpowiadało to potrzebom religijnym wiernych, żeby właśnie zjednoczyć się pod sztandarem w kościoła, w takiej oblężonej twierdzy. To odmawiało, według modernistów, odpowiadało potrzebom religijnym katolików tamtych czasów. Natomiast dzisiaj już nie odpowiada potrzebom religijnym
religijnym. Dzisiaj jesteśmy w fazie takiego zjednoczenia, w fazie Unii Europejskiej i ONZ-u. To nawiązuje do dokumentu o Limbusie, w którym to jest tak bardzo ważne, że jest Unia Europejska, ONZ, czy trzeba teologię Kościoła zmienić. Jest o tym materiał, jak Unia Europejska i ONZ zmieniły nauczanie Kościoła. Zachęcam, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał. Teraz jest inaczej, są inne potrzeby religijne, dlatego podchodzimy do tego inaczej i postrzegamy właśnie te wszystkie religie, tak moderniści to tłumaczą, postrzegamy te wszystkie religie jako właśnie takie różne ścieżki, które wszystkie do Pana Boga prowadzą. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z Bożym objawieniem. Pan Jezus mówi, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a nie mówił, idźcie, mówcie wszystkim ludziom, że wszystkie religie do Pana Boga prowadzą, tylko kazał im, apostołom, czynić ludzi katolikami przez chrzest i przez nauczanie ich Ewangelii. A więc oczywiście papież Franciszek, z jakiegoś powodu przeszło mi to trudno przez gardło. Nie, że jest to jakaś deklaracja, ale faktycznie tak było. Może w tym kontekście właśnie, kiedy takie rzeczy mówi. Papież Franciszek, tym razem było łatwiej, papież Franciszek jest modernistą, tak jak wszyscy jego poprzednicy, włącznie z Benedyktem XVI. Tutaj jakieś obrońcy indultu mogą teraz się oburzać. O, to przecież papież Franciszek był taki wielki i pobożny i był katechonem. Nie był żadnym katechonem, był heglistą i był modernistą, tak samo jak wszyscy inni. Miał trochę takich tradycyjnych upodobań liturgicznych, miał troszeczkę inną odmianę modernizmu w głowie, tak? Ale to był taki, znaczy co do zasady taki sam modernizm. No, papież Franciszek ma taką dziką odmianę modernizmu w głowie i dlatego głosi rzeczy, które są po prostu ściśle modernistyczne. Czy można by go z tego powodu oskarżyć o herezję? Tak, jak najbardziej. Można taki zarzut mu postawić. Powiedzieć, że to jest bezpośrednio potępione, to jest przeciwko wierze, to jest herezja. Kto to zrobi? Kto to zrobi, żeby mu to postawić go przed takim oskarżeniem? Być może znowu, nie wiem, biskup Schneider napisze jakiś list z pytaniem, czy mamy to rozumieć tak, czy mamy to rozumieć tak samo, jak sylabus to potępia, i papież Franciszek znowu odpowie, że nie, to wiadomo, że to nie o to chodzi, bo chodzi o coś innego i to tak naprawdę tutaj tak jeszcze o. I się jakoś tam wyłga, jak taki typowy modernista, który jak się go tak przyprze do ściany, to oczywiście wszystkich herezji się wypiera. Nie, to nie tak miałem na myśli i to. Natomiast oczywiście, że powód jest wystarczający, żeby nie ufać papieżowi Franciszkowi. No to chyba powodów mieliśmy już zawsze do tej pory. Nie mamy prostego narzędzia, żeby papieża zdjąć z urzędu. Nie mamy prostej, jasnej, teologicznej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób, kiedy papież może stracić swój urząd, to znaczy poza śmiercią i abdykacją. Inne metody nie są teologicznie pewne, no a więc nie mamy możliwości, żeby go po prostu zdjąć z urzędu, a więc pomimo tego, że można mu zarzucić herezję, pomimo tego, że możemy mu taką herezję zarzucić, no to nie mamy możliwości, żeby go z tego urzędu zdjąć. Znowu podejrzewam, że jeśli pojawią się takie oficjalne pytania i zarzuty, to w jakiś tam sposób będzie się papież z tego wyklęcał. Niestety, znaczy może lepiej niech się wyklęca, niż się nie wykręca, ale no cała sytuacja jest straszna. Dlaczego zazdrość jest grzechem ciężkim i głównym, skoro nigdy prawie nie jest dobrowolna? Nikt nie chce zazdrościć. Nikt nie chce zazdrościć, nad tym się zastanawiam. Tak jak ostatnio było u świętego Pawła. Nie to, co chce, czy nie, ale to, czego nie chce, czy nie. To jest dosyć charakterystyczne w przypadku wielu grzechów. Zacznijmy od tego, że zazdrość nie musi być grzechem ciężkim. Grzech główny oznacza, że taki grzech jest korzeniem dla innych przywar i grzechów. Tak, jest takim fundamentalnym grzechem, z którego wyrastają inne. Nie oznacza to, że każda zazdrość od razu będzie grzechem ciężkim. Będzie grzechem ciężkim wtedy, jeśli będzie faktycznie poważna, będzie prowadziła do jakiegoś na przykład takiego złorzeczenia albo próby zaszkodzenia komuś, czyli nie wiem, zazdroszczę komuś samochodu i ze względu na to, ta zazdrość jest tak duża w moim sercu, że mu powybijam okna w tym samochodzie, tak? No tutaj bez wątpienia ta zazdrość doprowadziła faktycznie do grzechu ciężkiego, albo ta zazdrość
żywię w moim, prawie nic nie robię, ale żywię w moim sercu cały czas jakąś zazdrość o coś, cały czas, a ten sąsiad ma lepszego Passata i ma lepszego i nie mogę, już nie mogę. I cały czas, tak świadomie i dobrowolnie nakręcam to, żyję tym tutaj. Czy to faktycznie mogłoby przekroczyć granicę grzechu ciężkiego? Mogłoby. W pewnym momencie mogłoby doprowadzić właśnie do jakichś grzechów przeciwko miłości, przeciwko sprawiedliwości. Mogłoby. Natomiast to nie oznacza, że od razu, jakby jak zazdroszczę, to popełniam grzech ciężki. Raczej jest to przykład takich grzechów, które nie tak szybko wchodzą w materię grzechu ciężkiego. Ostatnie pytanie, jak odróżnić objawienia demoniczne od kłamstwa lub przewidzeń? To pytanie nie zebrało 20 łapek, w jakimś sensie pasuje do pytania, tematu startowego, czyli Medjugorje i te nowe normy, a więc już widzieliśmy na początku, że współczesny Kościół stwierdził, że nie ma w ogóle po co odróżniać. Po co w ogóle odróżniać? Nieważne, ważne jest sprawdzić, czy się działa, tak? Czy są z tego pieniądze, czy ludzie przychodzą, to jak są, no to wtedy fajnie, jak nie, to nie. Natomiast jak odróżnić objawienia demoniczne od kłamstwa lub przewidzeń? Gdy są objawienia demoniczne, to zjawi się, pojawią się też inne rzeczy, natomiast zasadniczo działanie demoniczne można z pewną dozą pewności rozpoznać. Znaczy przede wszystkim wtedy, jeśli dochodzi do jakichś fałszywych cudów, to znaczy, że duch faktycznie robi coś, czego sami wizjonerzy nie byliby w stanie zrobić, no to wtedy mamy pewien dowód, że zły duch tam przynajmniej działa. Natomiast mogłoby też tak być, że wizjonerzy są po prostu cyniczni i oszukują, a później zły duch się w to miesza, tak? I jeszcze ich uwiarygadnia swoimi działaniami. To jak najbardziej też jest możliwe. Zasadniczo są takie rzeczy, które pozwalają z pewną dozą prawdopodobieństwa rozpoznać działanie złego ducha. Na przykład to jest wtedy, gdy pojawia się taka wyjątkowa groteska. W złym duchu jest coś takiego skrajnego. Człowiek ma tendencję do tego, żeby tak robić takie rzeczy, tak o, nie, tak jakoś wykombinuję, coś tam zrobię. Zły duch, ze względu na to, że jest czystym duchem, w sensie nie jest połączony z ciałem, jest taki w pewnym sensie prostolinijny, to znaczy tak działa tak bardzo, bardzo skrajnie i gwałtownie. Stąd jeśli by w tych objawieniach było coś takiego ekstremalnego, takiego bardzo, bardzo groteskowego, takiego albo bardzo złośliwego, albo bardzo groteskowego, albo jakiegoś takiego, no właśnie, nieludzkiego. Jest coś takiego czasami, można czas coś takiego zobaczyć, takiego nieludzkiego. Czy to stwierdzenie syn trójjedyny, czy to nie nosi znamion właśnie trochę takiej diabelskiej złośliwości? Być może, chociaż nie twierdzę, że nie jest to coś, na co człowiek po prostu w jakimś tam chorym śnie nie mógłby wpaść. Natomiast być może byłoby to taki lekki przejaw czegoś takiego. Natomiast w Medjugorje faktycznie dochodziło, tak w cudzysłowie, do jakichś takich cudów, w sensie wyjątkowych zjawisk, jeśli dobrze pamiętam. Były jakieś takie historie, że tam próbowano gospę oblać wodą święconą i ta woda tak skręciła, ominęła gospę i padła na jakąś Żydówkę, która tam była i Żydówka się ochrzciła później, po tym jak zobaczyła, jak ta woda tak kluczy, ale właśnie nie pozwoliła siebie tą wodą skropić, co dosyć ciekawe. Co mogłoby wskazywać, znaczy jeśli faktycznie takie rzeczy się dzieją, no to są rzeczy, których człowiek tak po prostu wykonać nie jest w stanie, no i wtedy mamy do czynienia bez wątpienia z jakąś interwencją pozaprzyrodzoną. To żeby było właśnie jasne, o nadprzyrodzoności mówimy wtedy, gdy działa Pan Bóg, o pozaprzyrodzoności mówimy wtedy, gdy działa zły duch. W sensie szerszym można by mówić o pozaprzyrodzonym działaniu również w przypadku działania anioła, tak w sensie czystego anioła. Nie jest to w sensie takim najbardziej ścisłym nadprzyrodzone, bo to pojęcie jest zarezerwowane w teologii katolickiej dla tego, co jest faktycznie boskie. A więc jak rozpoznać prawdziwie boskie objawienie pochodzące od Pana Boga? Ex bonum, ex integra causa. To musi wszystko się zgadzać, to musi być wszystko faktycznie doskonałe. I czy jest konieczne, żeby było uwiarygodnione jakimiś cudami? No na pewno przynajmniej bardzo, bardzo korzystne, ale przede wszystkim musi to być tak całkowicie spójne. Medjugorje oczywiście ani spójne nie jest, ani pod względem
treści dobre nie jest, ani pod względem owoców. Przecież tam mnóstwo tych ci księża, którzy się tym opiekowali, odchodzili od kapłaństwa, ci wizjonerzy żyją właśnie, tak żyją, że trzeba w samym dokumencie napisać, że nie patrzymy na to, jak żyją, bo żyją różnie i normy przecież przewidują, że czasem mogą tacy wizjonerzy robić lewe interesy przy okazji tych objawień. No skoro w samym dokumencie to jest napisane, no ludzie, no widzimy, że to na pewno nie jest ex integra causa, to nie jest całkowicie dobre, tak, z całkowicie dobrego źródła to na pewno nie wypływa, no wręcz przeciwnie, wypływa to ewidentnie ze złego źródła, ale dzisiaj to już, jak widać, Kościołowi nie przeszkadza. Ważne, że się dzieje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To był tak długi materiał, że aż musiałem usiąść i zapomniałem o odmówieniu, znaczy o zapowiedzeniu, że odmówię dziesiątych różańca. Oczywiście odmawiam dziesiątych różańca w intencji wszystkich oglądających.